podniosłym spotkaniem, a z drugiej strony uroczystość to też może być uroczystość rodzinna, taka miła, intymna, sympatyczna. I bardzo byśmy chcieli, by w dzisiejszym spotkaniu udało nam się te dwa niby sobie różne aspekty połączyć. Ale proszę Państwa, żeby nadmiernie nie przedłużać powitania, to oczywiście na samym początku na scenę bardzo serdecznie chciałbym zaprosić w towarzystwie Państwa BRAF, naszego dzisiejszego beneficenta, pana Waldemara Smaszcza. Proszę tutaj na tronie. Proszę sobie przysiąść, oczywiście, proszę przysiąść. A do powitania zapraszamy gospodarza tych gościnnych sal, czyli Księżnicy Podlaskiej, panią dyrektor Beatę Zadekowicz. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Panie Waldemarze, ekscelencje, panie wojewodo. Serdecznie witamy w gościnnych progach Księżnicy Podlaskiej. Dzisiaj skupia się tutaj świat literacki, świat kultury naszego miasta, naszego województwa. A przyczynkiem do tego spotkania towarzyskiego, literackiego, wspomnieniowego jest nasz szanowny gość, pan Waldemar. Znany wszystkim, studentom, ludziom dojrzałym, jest niejako twarzą i wizytówką naszego województwa i miasta. Serdecznie dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie i ten dzisiejsze popołudnie spędzi pan z nami. Pozwoli pan, że odczytam list, który przysłał nam pan Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Panie wojewodo, czy mogę? Szanowny pan Waldemar Smaszcz, szanowny panie Waldemarze, są w życiu każdego człowieka chwile, gdy przychodzi czas na podsumowanie jego dokonań. Odbywający się dzisiaj uroczysty pana benefis to bez wątpienia wspaniały przykład spełnienia się pańskiej humanistycznej pasji, charakteryzującej się wyjątkowym umiłowaniem literatury i wszystkich ponadczasowych wartości w niej zawartych. Jako znakomity historyk literatury, krytyk, tłumacz i eseista, wniósł pan ogromny wkład w rozwój kulturalny naszego regionu i całej Polski. Świadczy o tym cała gama otrzymanych nagród i wyróżnień. Jako marszałek województwa podlaskiego miałam również ogromną satysfakcję z przyznania panu w ubiegłym roku nagrody ujmującej całokształt pańskiej wspaniałej twórczości. W pełni podtrzymuję okazany wówczas mój ogromny podziw dla pańskiego mistrzostwa warsztatowego. Każda z pana publikacji stanowi przykład niezwykłej wiedzy o literaturze, zasługującej na wielki szacunek i uznanie. W imieniu własnym oraz całego zarządu województwa podlaskiego życzę panu niespożytych sił twórczych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Łączę życzenia, aby dzisiejsza uroczystość okazała się prawdziwą duchową ucztą dla wszystkich jej uczestników. Z wyrazami szacunku Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Na razie ułożymy na stole. Zaraz przyjdzie czas, panie Waldemarze, że panu oddamy głos, ale na razie położymy po prostu. Proszę sobie jeszcze przysiąść. A teraz też kolejny długo wyczekiwany moment. Zapraszam tutaj do nas pana wojewodę podlaskiego, pana Bohdana Paszkowskiego. I pozwolę sobie odczytać to oficjalne pismo. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński,
na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał panu Waldemarowi Smaszczowi srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis w uznaniu dla jego osiągnięć twórczych oraz działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W imieniu pana premiera Piotra Glińskiego medal wręczy pan Bogdan Paszkowski, wojewoda Podlaski. Proszę pana środek drogi. Panie wojewodo, jeszcze prosimy o słowo. Proszę sobie. Tak. Szanowni Państwo, szanowni bohaterze dzisiejszej uroczystości, ja nie będę może się wypowiadał o dorobku pana Waldemara Smaszcza, bo za chwilę, jak rozumiem, osoby bardziej w tym zakresie predysponowane, które mają bardziej usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na ten temat będą się wypowiadać. Natomiast ja chciałbym wyrazić taką radość, że to, co zainicjowaliśmy w roku 2020, a mianowicie kiedy do mnie wpłynął wniosek o odznaczenie pana Waldemara Smaszcza właśnie tym odznaczeniem, dzisiaj w tak szczególnych okolicznościach ma swoje dokonanie. Z tego powodu, że bardzo długo po rozpatrzeniu wniosku, ja składałem go 20 czerwca 2020 roku. Odznaczenie zostało nadane w październiku też tego samego roku. Natomiast z tą uroczystością mieliśmy ten problem, że no oczywiście pojawił się COVID, który nam towarzyszył z różnymi nasileniami przez ten cały okres. Natomiast też Ministerstwo Kultury oczekiwało, żebyśmy wskazali jakąś konkretną uroczystość, nim nam odznaczenie wyda, aby je odebrać i właśnie wręczyć osobie uhonorowanej tym odznaczeniem. I ku mojej radości, bo było już kilka takich momentów, kiedy zbliżaliśmy się do jakby tej organizacji, takiej uroczystości, ale jakoś nie mogliśmy tutaj uzgodnić, powiedzmy, kiedy to nastąpi. I w związku z tym, kiedy otrzymałem zaproszenie o tym beneficie dzisiejszym, a to ta wiadomość dotarła do mnie w zeszłym tygodniu, to jak najszybciej, wskazując to właśnie uroczystość, odebraliśmy to odznaczenie w Ministerstwie Kultury i stąd dzisiejsza uroczystość. Związana, ten fragment uroczystości oczywiście związany z tym odznaczeniem. I myślę, że dobrze się stało, że mimo tego okresu długiego oczekiwania na wręczenie tego odznaczenia możemy to dzisiaj dokonać, już to się w zasadzie dokonało, w tak szczególnych okolicznościach, a mianowicie właśnie podczas tego beneficu związanego z osobą, z twórczością pana Waldemara Smaszcza, a mamy też i tą okoliczność, że będzie też, mamy tu wielu gości, pana Leszka Długosza, który uświetni swoim koncertem również dzisiejsze nasze spotkanie. Także życzę jubilatowi, to robiłem indywidualnie, może nie wszyscy o to słyszeli, ale życzę wiele zdrowia, wiele sił, wiele wsparcia środowiska tutaj białostockiego, ogólnokrajowego, no i dużo jeszcze dzielenia się swoją twórczością, tej aktywności na tych polach, które pan od wielu lat realizuje. Cieszę się, że mogę dzisiaj w tej uroczystości uczestniczyć, no i też mieć swój wkład właśnie poprzez te wręczenie, a wcześniej zawnioskowanie tego wyróżnienia szczególnego
jeżeli chodzi o kulturę polską. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę usiąść. Ja też pozwolę sobie już przysiąść, co ma być takim symbolem, że przechodzimy do tej części mniej podniosłej, nie, równie podniosłej, ale mniej oficjalnej. Tak się umówmy. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, nie będę ukrywał, że jest dla mnie też dużą tremą, bo jednak pan Waldemar Smaszcz jest wielką postacią literatury, nie tylko naszego regionu. A z drugiej strony, skąd we mnie taka nieśmiała odwaga, żeby się jednak podjąć tej rozmowy? Wielokrotnie z panem Waldemarem rozmawialiśmy na różne tematy, często oficjalnie, często nieoficjalnie, zawsze były to sympatyczne, miłe, uczące, serdeczne rozmowy. Liczę, że dzisiejsze spotkanie też takie będzie. I do takiej właśnie formuły Państwa zachęcam, bo oczywiście, proszę Państwa, wśród nas jest duchowieństwo, są przedstawiciele samorządu, są przyjaciele poeci, są osoby, które podziwiają twórczość pana Waldemara, ale tak naprawdę to, co nas łączy, to jego postać. I możemy się w tych warunkach łączności postaci Waldemara Smaszcza czuć trochę tak intymnie, swojsko, rodzinnie. Naprawdę bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam. Ale oczywiście zanim zacznę, przyjmiemy taką formułę, że część z Państwa, zgodnie z życzeniem pana Waldemara, zostanie przeze mnie niejako wywołana tutaj do podzielenia się swoimi wspomnieniami, a później będzie takie miejsce na nasze wspólne wspomnienia, nasze wspólne głosy, ale oczywiście wydaje mi się, że na początku ten głos należy się panu Waldemarowi. Jednak pana Waldemara tak sobie w głowie ułożyłem, że wywołam do odpowiedzi trochę inaczej. Wiecie Państwo, kiedy mamy benefisy, rocznice, urodziny, to w głowie pojawia nam się chęć pewnych podsumowań. A podsumowania to też pewna chęć oceny, zmierzenia się z niektórymi sprawami. I biorąc pod uwagę stworzenie tego dzisiejszego spotkania, tak sam w sobie zacząłem się zastanawiać, jak zmierzyć Waldemara Smaszcza. No ale oczywiście, jeśli chcielibyśmy Waldemara Smaszcza zmierzyć, to na początek trzeba byłoby się zastanowić, jaką by do tego miarę przybrać. I tak sobie pomyślałem, że takim nieocenionym próbnikiem wartości jego pracy twórczej jest czas. Bo spośród setek tysięcy dzieł, które powstają, to tylko nieliczne opierają się ocenie czasu, jego wpływowi, a to świadczy o pewnej uniwersalności treści, które są w nich zawarte. Waldemar Smaszcz nadal tworzy, nadal jest zapraszany, nadal opowiada, nadal zachęca do literatury. A te rocznice, które w ubiegłym roku świętowaliśmy, czyli chociażby 70-lecie jego urodzin i 45-lecie twórczości, świadczą o tym, że to są naprawdę duże i już sprawdzone próbniki czasu. Czyli Waldemar Smaszcz ten egzamin zdaje. Ale panie Waldemarze, jak pan się czuje wobec miary czasu? Proszę. Tak. Już jest włączony. Proszę Państwa, jest taki obraz, który zawsze gdzieś tam we mnie ożywa, kiedy się leci samolotem. Jak nie ma chmur, to samolot wisi, on się w ogóle do przodu nie posuwa. Żeby zauważyć, że jednak się posuwamy, a wiesz, on leci często z prędkością blisko 1000 km/h. Więc żeby odczuć to, żeby widzieć, że jednak do przodu się przesuwamy, koniecznie są chmury. Bo wtedy widzimy, od jednej do drugiej się przesuwamy do przodu. I oczywiście czas jest wtedy czytelny, jeżeli mamy punkty orientacyjne. Taką największą sprawą w moim życiu, największą, to była, to duże słowo, ale prawdziwe, przyjaźń z księdzem Janem Twardowskim. 23 lata byłem z nim i ostatnie lata księdza to były właśnie takie rozważania trochę o czasie.
mówił do mnie, ty wiesz, ja nie wiem, czy ja żyję. No ciebie spotykam, no ale gdzieś może razem trafiliśmy. Ani jeden z moich znajomych, ani jednego z moich znajomych już nie ma. Wszyscy umarli. I ja nie wiem, czy to ja jeszcze żyję w tym świecie, czy w innym. Zabrakło punktów orientacyjnych. Proszę Państwa, to co tutaj spotykam na sali, to jest, proszę Państwa, no naprawdę wielkie wzruszenie, które trudno opanować. Bo co spojrzę na osoby, no może zacznijmy, ja jestem synem organisty, więc od księdza biskupa. Myślę, że się nie urazi. To mój kolega z seminarium duchownego, gdzie przez 8 lat ja pracowałem, a wtedy Henryk, gdzie biskup? No Henryk. Henryk był najmłodszym chyba, no a w razie w zachowaniu, to był chłopiec na tle całej reszty dostojnych profesorów, bo jeszcze trafiłem, gdzie jeszcze Wilno, jeszcze cień Wilna w seminarium dominował. No i patrzcie, znałem Henryka, a dzisiaj głowę chylę przed moim biskupem. To musiało minąć trochę czasu. Obok jest ksiądz Tadeusz Krachel. Proszę Państwa, obok, to myślę, że też ksiądz się nie urazi, obok świętej pamięci księdza Gładczuka, to moi najstarsi znajomi w Białymstoku. Ja tu się pojawiłem w 1974 roku. No i z księdzem Krachelem no najbardziej się spotyka się. Po pierwsze, jest to dobroć w stanie czystym. Tak jak jest kawa taka rozpuszczalna, gdzie wystarczy trochę wody i już mamy kawę, to ksiądz Tadeusz jest to no, po prostu tylko dobroć. Kiedyś miał u nas rekolekcje. Myślę, że jak to mówił ksiądz Twardowski, przedwojenni katolicy, to nie wiem, czy im się to podobało. W ogóle na ludzi nie krzyczał. Po prostu każdemu mówił, że można być dobrym, że może być dobrze i tak dalej. No, a poza tym to jest, jak ja mówię, model Jana Pawła II. Przez rok studiował polonistykę, a potem teologię. Ksiądz ten Jan Paweł II był przez rok polonistą, a potem już teologia. Więc sobie zawsze żartowałem, że ja się zajmuję Janem Pawłem, a ksiądz Krachel mi to nieustannie przypomina. A poza tym no, ja skończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale w czasach, kiedy jeszcze uniwersytet był w niemałej części Wilnem. No przecież nawet na wojsku, gdzie się mówiło perwy, bo to perelowskie wojsko, to kapitan Rusiłko mówił, proszę kolegów. No kolegów w wojsku, no perwy się mówiło przecież. Nie? Więc ja tego Wilna w Toruniu się nauczyłem, bo ja nic wspólnego ze wschodem nie mam. Tata był wielkopolaninem, mamusia była kujawianką, to także nic ze wschodu. I dopiero w Toruniu tak naprawdę tego wschodu się nauczyłem od wspaniałych profesorów wileńskich. No i nie chcę już tak, no ale nawet pan wojewoda, mało się znamy, przepraszam, tak mówię, no bo pan jest no, zupełnie do innych spraw. Ale przecież nie tak dawno, bo w 18 roku z rąk pana wojewody dostałem coś niebywale dla mnie, pan wojewoda nawet nie wie specjalnie pewnie, wzruszającego, bo medal stulecia niepodległości. Otóż proszę Państwa, w mojej rodzinie to coś świętego. Jak powiedziałem, tata był wielkopolaninem. Otóż jego wuj był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. 5 braci poszło do powstania, tylko 2 wróciło. 3 zginęło w powstaniu. Wuj potem został kawalerzystą. Jak w piosence bolszewika, goń, 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 tłuk ich tam, ale Wielkopolska była mu najbliższa, więc ten medal do panie wojewody to było dla mnie no, jakby przywrócenie naszej no, domowej, rodzinnej historii. I tak można po kolei. Leszek Długosz. Proszę Państwa, kiedy ja byłem studentem,
to ja powiedzmy było jak w jego piosence, bo on taką ma bardzo ładną piosenkę, że wyprawa w Himalaje kończy się niekiedy Beskidem Niskim. Otóż ja w tych moich studiach to byłem na Beskidzie Niskim, kiedy Leszek był dla mnie Himalajami. Po prostu ja tylko dwie osoby, bo ja piosenek tych takich młodzieżowych nie znałem. No, dom był organisty, więc nawet piosenki to były szlagiery międzywojenne albo jakieś arie. Natomiast piosenki pierwsze, które zacząłem słuchać, to była Ewa Demarczyk i Leszek Długosz. No i znowu, gdzie ja mogłem myśleć, że dzisiaj nawet po takim, no jak skromnym, ale wypadku jednak Leszek przyjedzie i będzie tu razem z nami. I naprawdę nie chcę nikogo pomniejszać, no ale z samego brzegu siedzi Jurek Kopania. Profesor, proszę państwa, belwederski, pełny jak tylko można. A myśmy od pierwszych tygodni w Białymstoku, nawet w jednej klatce schodowej mieszkaliśmy. I patrzcie, ile to już lat. 47 chyba, nie będzie już zaraz. 5, tak? No, to trochę mniej. Także gdzieś powinien być profesor też, pełny belwederski, Kazimierz Trzęsicki. To też kolega, tak w taką trójkę żeśmy się spotykali. Także proszę państwa, te lata, jak pan pytał o czas, to odmierzam go nawet nie pisaniem, bo pisanie trwa cały czas. To jak, no może też anegdotę taką. Czesław Miłosz, jak odbierał doktorat honorowy Uniwersytetu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1981 roku, miał spotkanie, poprosił o spotkanie ze studentami głównie polonistyki. A czemu? No miał pewną grę taką. I tak przemówił. No zupełnie zamrowało ich. Jeżeli są na tej sali młodzi poeci, proszę was, nie piszcie. Jeżeli napisaliście, nie drukujcie. Jeżeli wydrukowaliście, wszystko stracone. A potem już tak serio mówił. Liczenie na sukces w literaturze to jest sen wariata. Nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie literatura. Kiedy ja studiowałem, to największym polskim poetą, ale tak w 100%, to był Tadeusz Różewicz. Na teorii literatury nawet mieliśmy osobny czwarty system Tadeusza Różewicza, czyli system wiersza. Jest wiersz sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny i system Różewicza. Taki był ważny. Niedawno, nie tak dawno zmarł. I jedyna informacja w wieczornych wiadomościach i nikt do niego potem nie powrócił. Więc proszę państwa, liczenie na sukces w literaturze jest absurdem. To nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie wszystko, a niestety każda tego typu artystyczna porażka bardzo niekiedy źle rzutuje w świat. Nic nie, no może to mało eleganckie, wśród artystów najwięcej, no i alkoholików, i samobójców, proszę państwa, bo to no, nie wszyscy umieją przyjąć porażkę. Więc mówię, twórczość to jest łaska od Pana Boga. O, też jeszcze jeden ładny przykład. Kiedy Brodski był w Rosji Sowieckiej sądzony, bo on nie chciał pracować na etacie. No i go sądzono jako pasożyta społecznego. No, mówią właśnie, że jest sądzony za to, że nie chce pracować. On mówi, ja cały czas pracuję, ja w ogóle no, rzadko odpoczywam. No a co robi? No pisze wiersze i tłumaczy wiersze. Tak, ale skąd to ma? Powiedział, że od Pana Boga. I dostał 5 lat łagrów. Więc twórczość jest to, no jak mówię, tajemnica. No po prostu coś piszemy i coś ludzie akceptują albo nie akceptują. Więc już kończę, co mówiłem. Więc czas, że minął, to się widzi właśnie, jak mówię, w takich szczególnych momentach. Bo to przez to, że się widzimy no, rzadko,
to widzimy wyraźnie, gdzie, no przecież jeszcze raz mówię, Henryk, najweselszy chłopak podczas kolacji. Nie? Ja pamiętam, jak opowiadał, jak to biedacy pieniędzy nie mieli i lecieli z Rzymu pakistańskimi liniami, jak ten zaczął machać skrzydłami nad Alpami, no to wszyscy do nich przylegli o rozgrzeszeni in articulo mortis, nie? A ja tylko im mówiłem, to tylko na jeden raz, tylko na jeden raz. Takie też zapamiętałem z tamtych czasów. No i to wszystko. Także to najbardziej widać. A jakie to szczęście, że, no, że jest ksiądz Krachel, właśnie wracam do niego, no bo dobrze jest, ktoś to łączy ten czas. Łączy ten czas, nie? Więc myślę, że i jak będzie czas, to i pan Koryś się odezwie, z którym przez wiele lat współpracowałem i była to bardzo miła współpraca. Oj, miła. No, nie wiem, czy pan wie, co mi największą przyjemność sprawiło. No, napisałem taki duży esej, bo wiecie państwo, no, przede wszystkim pisarzy się tępi za objętość, no bo redaktor musi ileś rzeczy zmieścić. Więc każdy, kto przynosi za dużo stron, to jest osobistym wrogiem redaktora. I wtedy mi się taki duży tekst napisał, a mało tego, pan Koryś nie zaprotestował, tylko to wszystko wydrukował i jeszcze mi powiedział, bo to był tekst o prymasie Wyszyńskim. Mówi, panie Waldemarze, mieliśmy pielgrzymkę do domu rodzinnego prymasa i każdy z uczestników miał pański esej jako przewodnik po naszej pielgrzymce. Także przepraszam, się chwalę, ale to mnie najbardziej wzruszyło. No także z każdym z takich tych osób, które tutaj są, no to mógłbym opowiedzieć osobną historię. No. I na to przyjdzie czas, dobrze. Panie Waldemarze. Ale pan jednak zaufał tej drodze literatury, której tak miło się wzbraniał. Właściwie można byłoby odpowiedzieć takim krótkim wierszem bliskiemu panu księdzu Twardowskiemu, który pisał, że zaufałem drodze wąskiej, takiej na łeb, na szyję, z dziurami po kolana, takiej nie w porę, jak w listopadzie spóźnione buraki. I wyszedłem na łąkę, stała święta Agnieszka. Nareszcie, powiedziała. Martwiłam się już, że poszedłeś inaczej, prościej, po asfalcie, autostradą do nieba z nagrodą od ministra i że cię diabli wzięli. Proszę państwa, nic innego w życiu. Taki duży wywiad się ukazał ze mną w gazecie olsztyńskiej, bo małe miasteczko Nidzice, ale tam koło Nidzicy, między Nidzicą a Olsztynkiem, Karol Wojtyła dostał wiadomość, że jest biskupem. Stąd oni mnie poprosili o książkę. Napisałem książkę Duszpasterstwo w drodze. No i potem przy okazji tej książki taki duży wywiad ze mną się ukazał. No człowiek mówi dużo w czasie takiego wywiadu, a potem ten, kto przeprowadza, z tego tworzy całość. Dlatego wywiad jest własnością nie tego, kto mówi, tylko tego, kto pisze. I znowu niezwykła historia, prawda? Niezwykła. Otóż wywiad przeprowadzała ze mną koleżanka, z którą w latach 1969-74 studiowaliśmy w jednej grupie studenckiej. Naprawdę takie zdarzenia rzadko bywają. No i ona wyciągnęła to, co pan teraz mówi. Literatura to całe moje życie. Naprawdę. Oprócz życia rodziny, no powiedzmy taki, mam taką swoją hierarchię. Pan Bóg, rodzina i literatura. I na resztę to już czasu. Nie bardzo by się znalazł. Szanowni państwo, pan Waldemar Smasz w swojej twórczości był bardzo bliski Kościołowi. I tak podczas naszych rozmów dotyczących dzisiejszego benefisu na życzenie pana Waldemara przyjęliśmy, że takim głosem tych lat spędzonych na bliskości z Kościołem, współpracą, będzie głos księdza Tadeusza Krachela. Więc księże doktorze, serdecznie tu zapraszamy do nas. Proszę uprzejmie. Już jest włączony. Tak. Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za te miłe słowa pod moim adresem.
wspomniał Pan, że jestem jakimś łącznikiem. Ponieważ jestem bardzo wiekowy, to chyba łącznikiem między dawnymi czasy a dzisiejszymi. Nie pamiętam, kiedy to było, kiedy pierwszy raz spotkałem Pana Waldemara. Chyba ponad 40 lat temu. Być może było to na spotkaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, a może w Civitas Christiana. Potem było tych spotkań wiele, bo i spotkania z księdzem Janem Twardowskim, którego poezję tak bardzo popularyzował i sprowadzał do Białegostoku księdza Twardowskiego. No później, kiedy wykładał w seminarium, to spotkania były częstsze i bliższe. I po latach ośmieliłem się zaproponować panu Waldemarowi, ażeby pomógł mi wybrać wiersze do antologii Poezja Ostrobramska. Może ktoś pomyśli, no co za sytuacja. Niepolonista bierze się za takie rzeczy. No to już wspomniał pan Waldemar. Ja tylko rok studiowałem polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale tam właśnie zmieniłem swoje zainteresowania i przyszedłem do seminarium duchownego w Białymstoku. No potem wiadomo, byłem księdzem, jestem księdzem. Potem jeszcze studia historyczne, no i jako historyk diecezji wileńskiej interesowałem się tym wszystkim, co się łączyło z naszą diecezją i w tym również kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej. I na ten kult maryjny Matki Boskiej Ostrobramskiej i na te wiersze, których jest cała masa, że tak określę, no patrzyłem nie tylko pod kątem piękna słowa, ale również jako świadectwo przeżyć tych ludzi, którzy garnęli się do Matki Boskiej Ostrobramskiej i którzy w jej ręce polecali swoje jakże trudne nieraz momenty życiowe. I tak się złożyło, że w związku z wizytą Ojca Świętego w Białymstoku przygotowałem antologię Poezja Ostrobramska. I tu zdaje się jest pani Elżbieta Kozłowska, właśnie z której pomocy też korzystałem wtedy przy tymże wydaniu. A że ta poezja cieszyła się, szczerze mówiąc, dużym wzięciem, bo szybko się rozeszła. I ponadto wynajdywałem coraz więcej wierszy i znowu ze spotkań z poetami otrzymywałem kolejne. No istniała potrzeba kolejnych wydań. I do trzeciego wydania właśnie poprosiłem pana Waldemara, ażeby on pomógł mi wybrać z tej masy całej wierszy te, które najbardziej się nadają do druku. Wiadomo, pan Waldemar jako literat brał pod uwagę przede wszystkim walory literackie. Ja z kolei próbowałem też brać pod uwagę właśnie wiersze jako świadectwo przeżyć ludzi, nie tylko tam ze wschodnich stron. Świadectwo ludzi, którzy nie tylko kierowali swoje myśli ku Matce Boskiej, prosząc ją o pomoc w trudnych sytuacjach, ale jako świadectwo też ich dziejów i pobliżu Ostrej Bramy i nieraz bardzo, bardzo daleko, czy to w Kazachstanie, czy w Łagrze, czy na Syberii. I właśnie takie wiersze, na przykład jak jednego z więźniów Kozielska, zamordowanego w Katyniu, czy Akowca z czasów II wojny światowej. No, czy też później tak zwanych żołnierzy wyklętych, którzy też kierowali swoje myśli i wiersze w stronę Matki Boskiej. I tu wprost wzruszający jest wiersz Jerzego Bazaryskiego
do Matki Boskiej Ostrobramskiej. To był Sybirak. A potem w 1953 roku dogorywał w więziennym szpitalu gruźliczym w Warszawie. Właśnie w tymże roku napisał ten wiersz, którego dwie zwrotki tylko przeczytam. Uczyń mnie świętym, uczyń hardym, abym przetrzymał wszystkie klęski, bym wrogom patrzył w oczy hardo, by czyny moje były męskie. Panno ojczysta, która strzegłaś mnie w głębi syberyjskich lasów, wróć nam ojczyznę niepodległą, wróć mi najmilsze moje miasto. I z tym trzecim wydaniem, przygotowywanym, że tak powiem, wspólnie, razem z panem Waldemarem mieliśmy zaszczyt wystąpić w celi Konrada w Wilnie w środę 26 czerwca 1996 roku. Tę środę literacką zorganizował Romuald Mieczkowski, znany redaktor z Nadwili, poeta. Szczerze mówiąc, czułem się, jak to mówią, jak słoń w porcelanie, gdy posadzono mnie pod tablicą Gustavus obiit, hic natus est Conradus. Gustaw umarł, tu narodził się Konrad. Na tej tablicy widać były ślady barbarzyństwa. Była sklejona po rozbiciu. Wiadomo, że tę celę Konrada otwarto w 1929 roku, a tablicę tę ufundował Jerzy Remer, były konserwator wojewódzki w Wilnie. I właśnie na tym spotkaniu, kiedy tak no trochę się czułem dziwnie, bo tam wielkie sławy poetyckie przed wojną występowały, po wprowadzeniu pana Romualda Mieczkowskiego, a później po wystąpieniu pana Waldemara, poczułem się lepiej. I zrobiłem to, co do mnie należało. Pozostały miłe wspomnienia. Dziś celi Konrada nie ma. Jest zbudowana atrapa przy cerkwi Bazylianów, a w klasztorze hotel Pas Bazylionu u Bazylianów. Wszystko się zmienia, a my, panie Waldemarze, trwamy. Życzę ci, panie Waldemarze, trwania jak najdłużej, w dobrym zdrowiu, młodości ducha, dalszej pracy twórczej. I ta, która świeci w ostrej bramie, niech ma ciebie, twoją małżonkę i całą rodzinę w swojej opiece. A ponieważ życie w takim troszkę podeszłym wieku nie jest łatwe, chcę wręczyć ci moją ostatnią książkę Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej. Niech pan Bóg błogosławi. Proszę państwa, to jedyny badacz diecezji wileńskiej, który wszystko wie. Nawet Litwini go ciągle cytują. Co prawda Krachelisem go nazywają czasami. Ale po polsku wymieniają. Także to wielkie, wielkie podziękowanie. A szczerze przyznam, że dość dawno się ukazało, ale z powodu pandemii nie było promocji. 30 będzie promocja w Wilnie, w Domu Kultury i Duchowości Franciszkańskiej w Wilnie u Franciszkanów. A 4 maja tu u nas w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym. Więc jeszcze raz, szczęść Boże. Kolejna osoba, którą bardzo chciałbym zaprosić do podzielenia się swoimi wspomnieniami o współpracy z panem Waldemarem, to będzie osoba nietypowa, bo nawet na dzisiejszym spotkaniu funkcjonuje właściwie trochę tak, jak funkcjonowała przez lata. Przez lata była odpowiedzialna za kontakty z poetami naszego regionu i
da pewne świadectwo temu, że pan Waldemar oprócz tego, że sam był bliski literaturze, to do tego światła literatury próbował wydobywać też innych, często młodych twórców, a niekiedy doświadczonych, przez wspólne prace nad ich tekstami, rozmowy, recenzje, wprowadzenia. I o ten głos chciałbym poprosić panią, pani Walentyno Szwed. Proszę, zapraszamy do nas. Proszę. Witam najserdeczniej, Waldemarze. Proszę sobie przysiąść, pani Walentyno. Witam państwa. Panie wojewodo, czuję się w jakimś sensie pana dawnym pracownikiem, ponieważ w urzędzie spędziłam tam lat około 40. Natomiast jeżeli chodzi o... Pani Walentyno, bliżej mikrofon, proszę. O naszego po prostu wspaniałego twórcę, to chcę powiedzieć, że też w urzędzie go poznałam, kiedy z Wiesławem Kazaneckim przyszli do nas kiedyś i przynieśli taki elaborat. To był znakomity elaborat, ponieważ była to, jak to powiedzieć, spis autorów, literatów, w sumie nieżyjących już, bo sprzed wieków, którymi warto się zająć, których dorobek, twórczość warto upowszechniać. Ja zapamiętałam tę wizytę po prostu na całe życie, natomiast ten dokument trzymaliśmy długo, a jak trzeba było pożegnać się już z kulturą, bo została do marszałka, no jak to powiedzieć, odesłana w związku z reformą, to przekazaliśmy ją do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Na pewno gdzieś to jest w zbiorach. Natomiast Waldku, chciałabym przeczytać tekst tobie dedykowany przez jednego z tych 28 autorów, którym poświęciłeś swoje wstępy, posłowia, osobne artykuły, eseje, których, jak to powiedzieć, namaściłeś swoim piórem, ale do tego jeszcze dojdę, zaczynając od wiersza. Wiersz jest od Borysa Rusko i go odczytam. Pod obłokiem poezji Waldemarowi Smaszczowi. Pod obłokiem poezji cicho, że słychać puls ziemi i jasno, że widać cień słońca i rześko, że dojrzewa słowo. Pod obłokiem poezji jest się pasterzem myśli i przybyszem z lutnią i rozdawcą nietkniętych skojarzeń. Umiałeś czytać wiersze, nie tylko tych wielkich, którym dużo miejsca w swojej twórczości poświęciłeś. Umiałeś czytać również wiersze poetów, którzy tworzyli tutaj w Białymstoku. Umiałeś ich promować, umiałeś ich nobilitować. Myślę, że pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska potwierdzi to moje zdanie, dlatego że współpracowała też z tobą przez jakiś czas. Mnie się zawsze myślało, że to powiedzenie piórem smaszcza się namaszcza, to pochodzi z lat 90., może nawet już z pierwszej połowy XXI wieku. I że to jest jakby sumowanie tego, co zrobiłeś dla białostockiego środowiska literackiego i nie tylko. Ale tu się okazało, że przy pomocy Księżnicy Podlaskiej, dziękuję pani dyrektor z całego serca, że udało się, że tak powiem, dotrzeć do felietonu faktu Andrzeja Koziary, konkretnie z
z grudnia 78 roku, w którym jest to sławny jego aforyzm, najsławniejszy chyba, który został z jego w ogóle myśli, o białostockiej literaturze. Piórem smaszcza się namaszcza. Waldku, chciałam to przekazać w imieniu literatów białostockich i swoim własnym tobie po prostu na pamiątkę. Dziękuję bardzo. To znaczy, Waldku, to znaczy, że Andrzej Koziara jakby, no jak to powiedział to, co nastąpi, bo w tym momencie, w 78 roku, to Kazanecki chyba miał tylko dwa zbiorki. Nie wiem, Elżbieta, czy ukazał się twoja rozmowa chyba, tak? Nie, zupełnie co innego. Jan Leonczuk chyba tylko Żertwę. Natomiast wszystko się zdarzyło później dzięki twojemu piórze. I no ja myślę, że całe środowisko jest ci wdzięczne, czego daje wyraz no wtedy, kiedy może, kiedy potrafi. Także Waldku, ja ci życzę, żebyś nadal trwał w zdrowiu, w swojej wiedzy, w swojej aktywności na rzecz upowszechniania tej wielkiej kultury polskiej, tego dziedzictwa białostockiego, które jakby odkrywałeś i upowszechniałeś, a przede wszystkim, żebyś nadal odkrywał piękno twórczości białostockich twórców dla nas, czytelników, dla świata. Dziękuję ci serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, znowu dotknęliśmy czasu. Tak no jest. Bo tutaj każdy zdrowia życzy. A ja pamiętam, jak mój tata pod koniec życia ciągle do szpitala trafiał. Jak go wypisywano, to miał w rubryce stan tam stosownie do wieku. Szanowni państwo, pan Waldemar jest wielką postacią literacką regionu, ale przecież nie tylko. A te czasy, kiedy literaturę niósł tak szeroko poza nasz region, poza cały kraj, to są czasy jego długoletniej współpracy z prężnie wtedy działającym Instytutem Wydawniczym PAX. I jest tu dzisiaj z nami pan Zdzisław Koryś, który był dyrektorem tego instytutu w czasach który współpracował z ramienia Instytutu Wydawniczego PAX przez bardzo długi czas z panem Waldemarem Smaszczem i chcielibyśmy teraz poprosić pana o dołączenie do naszej rozmowy. No właśnie to pierwsze zdanie, które podobno jest zawsze w takich sytuacjach najtrudniejsze, no, spróbuję jak najszybciej wymówić. Pana Waldemara poznałem w ubiegłym wieku, to było w 70-tych latach. Był wtedy uczestnikiem spotkań Klubu Literatów Krąg, w którym taki prym wodzili jeszcze Melchior Wańkowicz, Jan Dobraczyński, Wojciech Żukrowski, I wielu innych, Alfred Łaszowski, to byli tacy wspaniali, wielcy mówcy, a przy nich Waldemar dopiero wyrastał. I oto właśnie mamy go dzisiaj, znakomitego tu nie da się jednym słowem nazwać, bo to jest i krytyk literacki, i historyk literatury, i tłumacz, no i działacz kulturalny w środowisku literackim zwłaszcza. Moja współpraca z panem Waldemarem, no, to są lata 80., 90. i 2000. On pracował, ja wtedy w Instytucie Wydawniczym PAX nie pracowałem nigdy, tylko od autorów. Autorzy Instytutu Wydawniczego PAX, którzy tam wydawali, między innymi pan Waldemar, byli
autorami mojego pisma, które prowadziłem przez kilkanaście lat. I stąd nasza znajomość, ośmielę się powiedzieć, przyjaźń. No, w czasie tej pracy redakcyjnej razem widywaliśmy się z księdzem Twardowskim i te rozmowy z księdzem Twardowskim wspominam sobie jako coś bardzo wzruszającego, poruszającego. Ksiądz przychodził do nas na opłatek, jajko do naszej redakcji. To były takie cudowne, niezwykłe chwile. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Tak jak każdy pisarz, każdy literat ma swojego takiego czołowego propagatora, tak ksiądz Twardowski miał, pozwolę sobie powiedzieć, pana Waldemara. I to, co o nim napisał, pozostanie chyba obok poezji księdza Jana czymś bardzo znaczącym. Jest mi bardzo przyjemnie, wręcz dumny jestem, że kilka z tych tekstów, prawdopodobnie jak tu pan Waldemar mówił, to były jedne z najdłuższych tekstów w moim piśmie, poświęcone były księdzu Twardowskiemu, ale nie tylko Jerzemu Pietrkiewiczowi, Baczyńskiemu, Krzysztofowi Baczyńskiemu. To ciekawe, że to od pana Waldemara dowiedziałem się właśnie, że Krzysztof Baczyński bywał na szkoleniach wojskowych w Wieliszewie, który jest w pobliżu mnie, ja mieszkam teraz w Legionowie, jest tam w pobliżu. Ja po tych rozmowach z panem Waldemarem odszukiwałem w porozumieniu ze znawcami tych terenów ścieżek, którymi poruszał się Krzysztof Kamil Baczyński. Postrzegam pana Waldemara jako... Może trzeba by zacząć od parafrazy Mickiewiczowskiej. Patrzcie, patrzcie, młodzi, może to ostatni, co tak pokazuje nam literaturę, poezję, świat poezji, wprowadza nas do tych pałaców poezji, szklanych, kryształowych pałaców poezji, do których byśmy być może my, zwykli czytelnicy, nie trafili, a tu pan Waldemar nam pokazuje, otwiera drzwi do tych różnych pałaców i tam pokazuje jakiś, w którym kierunku, gdzie na co zwracać szczególną. To jest rola krytyka literackiego. W naszej tradycji literackiej wielu mamy takich krytyków, którzy jakby pokazywali wielkość pisarzy, twórców i myślę, że pan Waldemar do tego długiego szeregu krytyków literackich, historyków literatury wybitnych, znakomitych zalicza się i na tej drodze go właśnie spotykamy, na tej drodze, którą postępuje od kilkudziesięciu lat. Ja tu przyjeżdżałem w 70-tych latach do środowiska, z środowiskiem Paksu, z Janem Dziubą najczęściej się spotykałem i z Waldemarem nie spotykaliśmy się. Spotykaliśmy się z autorem Konopielki, z panem Leończukiem bodajże, a z panem Waldemarem nie miałem, prawdopodobnie był bardzo zajęty i mniej zainteresowany takimi. W każdym razie teraz zaczyna mi się tak, jak zerknąłem w te
jego dokonania, to takie wzruszające jest to, że on ten region tak literacki, ten Podlasie bardzo docenia, pokazuje, jaka jest jego wartość, jaki jest wkład w literaturę polską tutaj tego regionu. Myślę, że to należy bardzo zaakcentować, podkreślić. No i dalej posuwajmy się tą drogą. Tu mowa była o czasie, o przemijaniu. Cóż, przemijanie, ono ma się znaczyć dokonaniami, prawda? I myślę, że jeszcze wiele książek, wiele opracowań, analiz, a pewnie i własnych dokonań poetyckich będziemy mieli okazję wziąć do rąk, przeczytać. Życzę wszystkiego najlepszego na tej drodze. Na początku myślałem, że może wstyd się przyznać, ale potem po przemyśleniu kwestii doszedłem do wniosku, że to właściwie żaden wstyd, a wręcz ogromna duma, że mamy tutaj u nas na Podlasiu, w Białymstoku, taki skarb jak pan Waldemar, bo prawdę mówiąc, to nie my pierwsi celebrujemy dzisiaj jego jubileusze. Wyprzedziło nas w tym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Salonik Elizy. Więc dlatego bardzo serdecznie chciałbym teraz do głosu poprosić panią Zofię Chumięcką, która właśnie tenże Salonik Elizy prowadzi i która jako pierwsza celebrowała te jubileusze Waldemara Smaszcza. Ale razem z Leszkiem Długoszem. Razem z Leszkiem Długoszem, tak. Zapraszamy serdecznie. Witam. Dobry wieczór państwu. Drodzy państwo, rzeczywiście jest to niezwykła chwila i dla mnie, i dla was, państwa wszystkich, wspomnienie i uczczenie tego człowieka, tego poety, tego literata, który rzeczywiście świat literatury i świat poezji widzi innymi oczami niż my wszyscy. Proszę państwa, to jest rzeczywiście człowiek, który do świata literackiego przenika inaczej niż każdy nauczyciel. Proszę państwa, lekcje języka polskiego często w szkołach, już od szkoły podstawowej, przez liceum, a nawet no, na polonistyce zdarza się, że uważane są za nudne. Dlatego, że tam jest jakaś sztampa. Tam jest dużo czytania, tam jest gramatyka i do tej literatury młodzież można naprawdę zniechęcić. Ja jestem biologiem z wykształcenia, ale zawsze moja dusza była bliska literaturze. Ja się strasznie cieszę, że ja miałam przyjemność poznać pana Waldemara. Było to bardzo dawno temu. Mieszkam w Ciechanowie, właśnie w pobliżu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Proszę państwa, podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jak wspominam, to była biologia. Ja biegałam na różne wykłady, na polonistykę, ale proszę państwa, ja nigdy nie spotkałam takiego człowieka jak pan Waldemar. Brawo. Proszę państwa, kiedy moje dzieci nauczyły się, jak to mówię, wiązać buciki, bo ja przez długi czas po studiach rozpoczęłam pracę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Ciechanowie, gdzie byłam kierownikiem pracowni hematologii i koagulologii. Zajmowałam się badaniem szpików kostnych, badanie potrzebne do diagnozowania i leczenia białaczek. Więc daleka byłam od literatury, ale ponieważ wiedziałam, że moja praca zawodowa wymaga poważnego podejścia do sprawy. Moja rodzina, mój mąż i moje dzieci, one były na pierwszym miejscu. Więc jak nauczyły się moje dzieciaki wiązać buciki, wróciłam do literatury, bo zawsze coś tam gdzieś pisałam. I proszę państwa, na spotkaniach różnych, prawda, jesieniach poezji, kiedy spotykałam pana Waldemara,
on się wyróżniał wśród wszystkich innych zaproszonych osób, wśród jakichś wielkich nazw, wielkich krytyków. Oni wszyscy tracili blask w momencie, kiedy zaczynał pan Waldemar mówić. Wszystkie warsztaty z nim prowadzone, to było jakieś objawienie. Młodzi poeci, osoby, które były związane z literaturą, były po prostu zafascynowane tym człowiekiem. I ja, proszę Państwa, obchodziłam pana Waldemara tak zawsze w jakimś dystansie, się po prostu bałam aż do niego zbliżyć. Ale rzeczywiście zachwycał mnie sposób, w jaki on mówi o literaturze. Proszę Państwa, tego człowieka można słuchać naprawdę godzinami. Mój mąż, który jest człowiekiem ścisłego umysłu i zawsze bardzo lubił czytać książki, ale mówię, no, jest daleki, prawda, od literatury w sprawach zawodowych. Kiedyś, prawda, wspomniałam mu o panu Waldemarze. Proszę Państwa, mój mąż się w panu Waldemarze wręcz zakochał. To tak powiem, naprawdę bez żadnego wijania bawełn, uwielbia wszystko, co... Każde nasze spotkanie o literaturze, proszę Państwa, to jest prawdziwa uczta. Naprawdę, myśmy rozsmakowali się w literaturze. I kiedyś rozmawiając właśnie tak luźno i wolno, pan Waldemar troszeczkę mnie tak jakby zachęcał, że dobrze byłoby, żebym może zajęła się jakimś prowadzeniem, ponieważ zdarzyło się, że wydałam 2 tomiki poezji, no i że ta literatura jest mi tak blisko jest Muzeum Romantyzmu. Pan dyrektor Kochanowicz, dyrektor Muzeum Romantyzmu, zaproponował mi, żebym prowadziła takie spotkania z poetami. Zastanawiałam się na tym, ale wiedziałam, że jeśli to zrobię, to tylko dlatego, że mam pod sobą taki filar pana Waldemara. I rzeczywiście, proszę Państwa, pan Waldemar, spotkań już było 30, ja 8 lat prowadzę salonik Elizy w Muzeum Romantyzmu. Pan Waldemar jest najczęstszym gościem tych spotkań. I zawsze te spotkania, proszę Państwa, to jest niesamowita uczta. O literaturze nikt nie potrafi tak mówić pięknie, tak treściwie. To nigdy nie jest nudna lekcja polskiego. To naprawdę człowieka, który jest daleki od literatury. No nie wiem, z szacunkiem dla każdego zawodu, ale naprawdę. Ja myślę, że i Menela by chyba zainteresował literaturą. To jest niezwykle, proszę Państwa, niezwykła umiejętność, no, krasomówstwo, no, niezwykły polot, niezwykła kultura języka, no, wszystko co najwspanialsze. Proszę Państwa, no i mam to szczęście, że jesteśmy, bo jestem po prostu przeszczęśliwa, że jesteśmy dzisiaj i że doczekaliśmy takiego pięknego jubileuszu. Oczywiście dzielę się z Państwem tą moją radością i rzeczywiście macie Państwo szczęście, że znacie pana Waldemara i macie go na co dzień w Białymstoku. Tylko jedno zdanie. Proszę Państwa, może go jedno zdanie uzupełnienia. Dzięki pani Zosi, to ja mam coś wyjątkowego. Między mną a Leszkiem, to że żadne tam, broń Panie Boże, nie jest kobietą, można powiedzieć, jest 10 lat różnicy. On jest 41, a 51. I ta oto dama z salonu Lizy zrobiła nam wspólne urodziny. No, przesunięte w czasie, prawda? On miał jedną okrągłą, ja drugą. I mamy piękne zdanie z Leszkiem, jak na jednym torcie dmuchamy świeczki. Leszku, to moje najdroższe zdjęcie. Nie zdjęcie, jakie mam. Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej zapominałem, to jest
zapowiadałem, jest to nasze wspólne spotkanie. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie teraz zachęcam Państwa do głosów, wspomnień, przemyśleń, historii związanych z panem Waldemarem. I oczywiście, panie Waldemarze, jak pan ma ochotę, to jest to też... Kogoś jeszcze wywołać? No, oczywiście, jak najbardziej. No, tylko, że... To pana jest. Święto. No bo ja... No to trochę niezręcznie mówić. No tak mi się w życiu ułożyło, że dużo osiągnąłem, ale wiesz, finansowo, no nie było mnie stać na podróże zagraniczne. I proszę Państwa, to co jest mi najbliższe, bo gdybym stać mnie było, to abym pół roku mieszkał w Polsce, a pół roku w Italii. Uważam ten kraj, że jest to jedyny kraj, dla którego warto nawet na dłużej ojczyznę zostawić, bo tam jest wszystko. W Italii jest, proszę Państwa, wszystko. No i dzięki też księdzu, tak się złożyło, księdzu Tadeuszowi Goleckiemu, nie tylko Italię poznałem, bo on tam był księdzem, ale potem się przeniósł do Szwajcarii. Ja to żałowałem najpierw, bo ja lubiłem bardzo Italię, ale i kawałek Szwajcarii poznałem. I proszę Państwa, jedno znowu z takich moich pamiątek, które zbieram, niedużo, bo mam tak wszystkiego dużo, że nie mam gdzie tego gromadzić, ale jedna jest bardzo cenna. Jest to zdjęcie z zajazdu Bodenhaus w Spliegen, gdzie jest wpis Adama Mickiewicza i Odryńca. Także mam coś, no taką relikwię prawie. Drogi Tadeuszu, gdzie ty jesteś? Bo ja nie widzę. A jest Tadeusz, bardzo proszę. Skoro zostałem wywołany, to powiem parę słów. Z Waldemarem znamy się od 95 roku. A że przebywałem za granicą w sumie 33 lata, więc nie miałem kontaktu z literaturą polską, no i z bibliotekami, żeby korzystać z bibliotek polskich, tylko raczej były portugalskie albo włoskie. Ale poprzez nasze rozmowy telefoniczne, a później przez nasze spotkania, to miałem prywatne studia z polonistyki. Bo i do tej pory tak to jest, że możemy przegadać ze sobą i przez telefon, i na spotkaniach i godzinę, i dwie. No właśnie najwięcej o literaturze przede wszystkim. I te jego wskazówki, te jego dobre opinie, sugestie pomagają mi też w mojej twórczości poetyckiej, literackiej. Dziękuję Ci, Wartku. Tadeusz ma prawie cechę księdza Twardowskiego. Mówi bardzo krótko. To tak, by Państwu dać trochę odwagi, mam też pewien list, który przyszedł z gratulacjami do pana Waldemara i proszony byłem o to, by go przekazać. Drogi Waldemarze, z okazji Twojego benefisu przyjmij najserdeczniejsze życzenia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji dalszych literackich planów. Jednocześnie dziękuję Waldku za lata współpracy i cały imponujący dorobek pisarski. Niech Pan Bóg otacza Cię i Twoich bliskich swą opieką. Z serdecznością, Bogusława Węcław. Proszę, przekazuję. I Pani Bogusława prosiła też, by przekazać Panu tutaj saneczkę kwiatów. Proszę bardzo serdecznie. No, z nią to przede wszystkim nas łączyła nagroda Franciszka Karpińskiego, prawda, bo ona kustoszem była przez lata, także poza tym tych wszystkich innych tam różnych zdarzeń, ale właśnie Karpiński był tu najważniejszy. Proszę Państwa, mój kolega jest z mikrofonem na sali. Proszę bardzo, zachęcam. O właśnie, proszę o głos. Drogi Waldku, szanowni Państwo. To właśnie ta nieśmiałość, że dane mi było znać i znam przez kilkadziesiąt lat
mojego mistrza w imieniu środowiska literackiego. My wszyscy z ciebie, ponieważ z całego grona nie było osoby, której byś nie otworzył widzenia poezji. Nie byłoby jesieni, nie byłoby wiosen literackich, nie byłoby klubów, nie byłoby naszych debiutów. Pamiętam kilkadziesiąt lat temu, bodajże rok 1978, kiedy podczas spaceru przez Planty podarowałam ci swój, nieśmiało, podarowałam swój pamiętnik zapisany wierszami. Długo się kłóciłam z myślą, czy tak wybitna postać, nauczyciel akademicki wówczas, którego przepiękne wykłady zapamiętałam, żeby podejść i zaproponować ci lekturę swoich wierszy. To było dla mnie unikalne i wielkie. Do dzisiaj pamiętam twoją opinię, która otworzyła mi świat literatury i kilka lat temu obchodziłam 40-lecie debiutu poetyckiego, który tobie zawdzięczam. I my wszyscy z ciebie, powtarzam, nie byłoby Kazaneckiego, Koneckiej, Binkowskiego, Kozłowskiej, Świątkowskiej, Lończuka, gdyby nie było Waldemara Smaszcza. To rzeczywiście twoje pióro namaszczało nasze talenty. Nie byłoby nagród literackich, nie byłoby promocji Białegostoku w tej skali, jakiej ty poświęciłeś wiele, wiele lat swojego życia. Nie byłoby nagrody literackiej prezydenta miasta Białegostoku imienia Kazaneckiego, gdyby nie to twoje dzieło. Nie byłoby nagrody literackiej imienia Franciszka Karpińskiego, gdyby nie to twoje dzieło. Ja kłaniam ci się, mistrzu. Dziękuję ci za, przepraszam, za wszystkie twoje słowa, za twoje wstępy do moich tomików, za nasze rozmowy, za to, że jesteś. To nie trywializm. To wielka sprawa, nie tylko w moim życiu, ale w życiu tego miasta, naszych pokoleń i przyszłych pokoleń. Dziękuję ci. Proszę państwa, to, co Elżbieta mówiła, jest oczywiście wzruszające, niebywale, ale naprawdę, mówię już teraz, no, jak to się mówi, no, od kuchni, się płaci za to dużą cenę. Bo tak, mówimy o spełnieniach, ale kiedy ja dostawałem wiersze nieznanego mi autora, no to byłem w sytuacji naprawdę, jest to wyjątkowo taka nerwicowa sytuacja. Bo jak to będzie tak dobre, jak w jej przypadku, czy nawet tu wspomnianej, która przychodziła po pani Zosi, ja jak przeczytałem Zosi właśnie wiersze, o której nic nie wiedziałem, to z drogi, bo jechałem do Nidzicy i z telefonu, z budki telefonicznej, bo ja nie używam telefonu komórkowego, więc z budki telefonicznej dzwoniłem, bo to były dobre wiersze. Najgorzej, jak są słabe. No pierwsza zasada, ja nie kłamię, bo gdybym kłamał, no to co za wartość moich opinii. I wtedy jest już naprawdę trudno. Ale miałem szczęście, naprawdę, nie wiem, no Pan Bóg chyba tym kieruje, że te wiersze, które do mnie trafiały, w ogromnej, no, częściej były to dobre wiersze. Przecież ja mam takie swoje prywatne odkrycie. Sylwia Wilczewska, ona miała 12 lat, kiedy już dobre wiersze pisała, a miała 16, kiedy pisała, nie waham się powiedzieć, na poziomie naprawdę dobrej Szymborskiej. No, no niezwykła była. Takie się zdarzają. I proszę państwa, praca krytyka też i pokory wymaga. Bo nawet jak czytałem tę 14-letnią już Sylwię, to ja jako krytyk muszę stanąć poniżej tych jej wierszy. Bo jak siebie ustawię powyżej, no to po prostu będę tylko widział samego siebie. Trzeba naprawdę z pokorą, czytając,
no, przyjąć, że to może być arcydzieło. No i to jest dobrze, jak jest. No a jak mówię, nie jest, bo ja mam bardzo prosty podział. Ci, o których już napisałem dobrze, to mówią, że jestem najlepszym krytykiem, jaki jest. A ci, o których napisałem, że to jest do niczego, nie? No to oczywiście nie znam się na poezji, bo ten powiedział, że to dobre, ten, że dobre, a Smasz się po tym przejechał. Ja się nigdy nie przejeżdżam, broń Panie Boże, no ale pokazuję, że no, to nie to. No. No. Także to jest ważne, co Elżbieta tu bardzo powiedziała. Uwierzcie, kiedy biorę coś, co nie znam, jest to zawsze taka, no coś, co mnie męczy samego. I jakby można powiedzieć, modlę się, żeby dobre było, no bo inaczej trudno powiedzieć komuś, no, że to jest do niczego. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze jakieś wspomnienia, jakieś głosy? Tak, już mikrofon do Pani zmierza. Dziękuję serdecznie. W obecności pana Waldemara Smaszcza, najpierw jako wiele lat temu dawnej studentce, wypada mi tylko milczeć, ale nie mogę dzisiaj nie powiedzieć, nie podziękować za naprawdę olbrzymi wkład, jaki ma pan w wychowanie młodzieży. Reprezentuję moją szkołę, 4 liceum ogólnokształcące. Myślę, że wnuk pana Waldemara, nasz uczeń Mateusz, tutaj może dołączyć do moich słów. Otóż mamy naprawdę zaszczyt i ogromną przyjemność od ponad 20 lat z panem współpracować. Odkąd nasza szkoła otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida, bardzo często jest pan gościem w naszej szkole, jest przewodniczącym kapituły norwidowskiej, która przyznaje nagrody uczniom, nauczycielom i przyjaciołom szkoły i bardzo nas w tej pracy wspiera, ale to, za co najbardziej jesteśmy wdzięczni, to właśnie za te wspaniałe słowa. Zgadzam się z wszystkimi przedmówcami, którzy tak bardzo podkreślali pana zasługi. Zgadzam się z tym, z tą wyjątkowością, z tym, z taką wielką wrażliwością na słowo, której właśnie dzięki panu możemy naszą młodzież uczyć. I bardzo się cieszę, że właśnie możemy słuchać tych fraz, bo to są zdania, które brzmią jak frazy muzyczne. Zdania, które są po prostu tak ułożone, że każde zdanie ma rytm, każde zdanie ma melodię i każde zdanie ma niebagatelny sens. One zostają w nas i my potem powtarzamy to młodzieży. Nawet jeżeli ktoś nie był w tym momencie na tym spotkaniu, to my potem powtarzamy to wiele razy, także bardzo, bardzo serdecznie za to wszystko dziękujemy i życzymy zdrowia i zapału do tego, aby jeszcze to słowo młodzieży przynosić. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję pani Annie. Miłość jest wzajemna. Ja od nich dostałem statuetkę Norwida i mam prawdziwą rzeźbę Norwida u siebie. Ojej, jeszcze. Proszę Państwa, jeszcze Państwa głosy. Zachęcam, zapraszam. Dodaję odwagi, otuchy. Proszę Państwa, jest jeszcze z nami niesamowity gość, którego właściwie przedstawiać nie trzeba. Pan Leszek Długosz. Dokładnie. I teraz zapraszam serdecznie tutaj najpierw do nas. Kawaler Orderu Orła Białego. A przede wszystkim, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, przyjaciel pana Waldemara. Ile to lat już jest? Najpierw jednak, krótko powiem księdzem Twardowskim, który napisał w takim wierszu do swego przyjaciela, księdza Bodzowskiego. Można kochać i chodzić samemu po ciemku. Z przyjaźnią jest inaczej. Ta zawsze wzajemna. I to jest, proszę Państwa, no, wielkość przyjaźni. To, że Leszek
no naprawdę odbył ten trud jednak, prawda, bo to kawał drogi z Krakowa. No jest to trochę kilometrów, przyjechał i to była skomplikowana sytuacja. Dlatego, że ja mam ten swój tutaj wieczór. Po prostu to mnie bardzo wzrusza. Muszę tu wejść szybko. Dzisiaj, drodzy Państwo, jest dla mnie też osobiście, słychać mnie? Jak najbardziej. Trudny i ważny dzień, ponieważ dzisiaj akurat dokładnie mija 25 lat od śmierci kogoś ważnego w moim życiu, od przyjaciela, doradcy, nie wiem jak określić, Piotra Skrzyneckiego, jednego z twórców Piwnic pod Baranami. Dzisiaj dokładnie mija 25 lat, jak opuścił te rejony i byłem w wielkim rozdarciu, no bo ta sama data. Jednakże zdecydowałem się przyjechać, Waldku, tutaj, bardzo mnie to ponieważ racjonalnie to taka była argumentacja. Piotr ma już zaliczono, już jest w obrębie wieczności. Zajmijmy się tymi, którzy jeszcze bawią na ziemi. I tak to przechyliło, to zabawianie na ziemi przechyliło moją decyzję, żeby dzisiaj przyjechać, ponieważ uważałem, że to jest ważniejsze i może, że ci trochę na tym zależy. A poza tym, żeby mieć okazję też podziękowania ci za to, że już pomijając wszystkie moje prywatne zyski, twoje podpowiedzi co do rozmaitych autorów, co do rozmaitych sposobów, co do wartości w literaturze, kogo, jak cenimy, za co, jak widzimy konstrukcję, jak to jest zrobione, to powiedziałbym takie rozmowy trochę na wyższym stopniu zawodostwa, ale bardzo cenne i przydatne. I Waldek tutaj jest znakomitym partnerem i podpowiadaczem. Czasami się kłócimy, albo nie kłócimy się, ale się spieramy o pewne sposoby czy priorytety. Więc i za to ci dziękuję. Ale stanąwszy troszkę z boku, podziękowanie moje jest za coś, czego ty może nawet nie ogarniasz, że wobec literatury, a zwłaszcza poezji, gdzie tak ważna jest precyzja słowa, precyzja wymierzenia semantycznego, znaczenia, usłyszenia walorów muzycznych, całej urody wiersza, od tego, co on przekazuje intelektualnie, w sensie myślowym, semantycznym, po to, jak on się toczy, jaką ma wartość jako kreacja muzyczna nawet przecież, bez wątpienia, rytmicznie. Wszystkie całe przyjemności, jakie można mieć ze słuchania wiersza, czego Waldek jest znakomitym odbiorcą, ponieważ po prostu taki się udał, dobrze słyszy. Dobrze słyszy, ma poczucie rytmu, dobrze słyszy i to od razu się zauważa u odbiorcy, który jest jeden muzykalny i słyszy, a drugi po prostu no, jest głuchy, nie słyszy. Ewentualnie rozumuje tylko, no, ale to nie jest jeszcze wszystko moim zdaniem. I dlatego Waldek odbiera i dzieli się tym jako czytelnik, jako znawca, jako ekspert, który podchodzi do tej materii, no użyję tego terminu, z miłością. On naprawdę kocha te swoje spotkania z wierszami, czyli z rozmaitymi poetami, czyli z rozmaitymi losami, bo przecież każdy autor, każdy poeta to jakiś los, to jakiś człowiek wplątany w biografię osobistą, w politykę, w czasy, w których żył. I to wszystko dopiero stanowi wspaniałe opowieści i mieć takiego kolegę, podpowiadacza, autorytet, bo jak się ma niepewność, to wystarczy telefon do Waldka. Kiedy, gdzie, co, jak, on to od razu mówi z głowy albo sięga do źródeł. Także ja myślę, że to jest to, co ciebie odróżnia, wyczuwalny stosunek
entuzjazmu i miłości do twojej materii, którą się interesujesz, czyli literaturą, czyli poezją. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dla mnie to jest no, coś niezwykłego. Jeszcze raz mówię, to naprawdę nic, nie żebym się jakaś korzył, nie, naprawdę nie. Ale przecież jak ja tu zamieszkałem w Białymstoku i z moją żoną chodziliśmy sobie, bo mieszkałem w Akademiku na Krakowskiej i po wałach chodziłem i spotkaliśmy Leszka z Basią. I ja, chociaż go wszystkie płyty jego miałem wszystko. No nie tak wiele. No, no tak, ale miałem wszystko. No naprawdę zabrakło mi, jak to się mówi, odwagi, żeby podejść i go jakoś tam zaczepić. No jestem starszy od ciebie, ale nie jest to taka przepaść. Nie, ale też i, proszę państwa, Basi się kłaniam tutaj. Jak oni, ja przecież mieli już trochę lat wtedy, no 10 lat więcej niż ja, nie? On miał to przynajmniej. To proszę państwa, no oni byli tak pięknie sobą zajęci na tych wałach kościoła świętego Rocha, że to było naprawdę piękne. Ja po prostu patrzyłem na to, jak na coś wyjątkowego. I sobie wyobraźcie sobie, że ten ktoś, którego ja tak oglądałem, no został mi kimś tak bardzo, bardzo bliskim. I jak zwykle to u Leszka. On to naprawdę sam proponuje. To jest taki, że no nie ma go i nagle brat Łata się pojawia. Ja chyba mam coś podobnego w swojej strukturze do ciebie, że ja mam też jakąś, może to jest kwestia temperamentu, wiesz, potrzebę pewnej spontaniczności, bezceremonialności, przy najwyższych kryteriach, powiedziałbym, delikatności i tak dalej, i tak dalej, ale lubię skracać dystans tam, gdzie należy, kiedy czujemy, że jesteśmy blisko jakiegoś sedna, jakiegoś porozumienia w tych wyższych wartościach, w tych wyższych wartościach i estetyce. Ja tu trzymam książkę, teraz to ja mówię. Ja tu trzymam książkę, która ukazała się rok, dwa lata temu. Nazywa się Do Szkiełka z Muzeum Czartoryskich. To są moje wiersze opatrzone wspaniałym, znakomitym wstępem, esejem, który Waldek napisał. I tym cenniejsza jest dla mnie ta książka, ponieważ on tutaj na podstawie paru swoich śledztw bardzo ładnie ukazał moje ścieżki, moje drogi, moje dochodzenie od pomysłu do realizacji, do wiersza. Żeby zbytnio nie teoretyzować, postanowiłem przeczytać może dwa wiersze, jak się nie zdyscyplinuję, to może trzy, a potem może coś zaśpiewam, jak będzie tam mikrofon. Ja teraz akurat przeczytam taki tekst, którym zdziwiłem się, że Waldek go tak wyróżnił i tak go prześledził i tak go przeanalizował, właśnie tropiąc jak gdyby moje odkrycie, moje spojrzenie, mój ogląd świata, że on to tak doskonale odczytał, zauważył i w tym wstępie taki właściwie mini esej poświęcił temu wierszowi, który nazywa się Odkrycie czerwcowe. Na końcu czerwca we wsi Do Słońce, to jest autentyczna nazwa takiej wsi, na skraju pola w kolonii maków, jeden był taki, zajrzałem. Kolana się ugięły na widok majestatu. W rozchylonym wnętrzu makowego pawilonu na najdelikatniejszych we wszechświecie poduszkach nie ma słów, żeby oddać subtelność materii, barw, walory. Leżał sobie, czyli mieszkał, zieloniutki jak zielony groszek, konik polny. W letnie popołudnie kołysał się rozmarzony jak ktoś na hamaku. Rewelacja. To znaczy więcej niż by zobaczyć motyla na róży, mrówkę w przepasnych kanionach Piwonii,
to może jakby Maharadże ujrzeć w czarodziejskim pałacu w zaczarowaną godzinę wschodnich ceremonii. Pomyśleć, umarłbym, nie odkrywszy obok możliwości i piękna takiego tu ziemskiego lokum. O lato, dniu po horyzont zbożem falujący, wzgórze, gdzie pod kaskadą bzu czarnego z wiatrem w objęciach się barłoże. Czy to nie na pamiątkę czerwcowych pocałunków ziemi i słońca, do słońce nazwę na tobie ktoś położył? Lato, dniu i godzino, i ty, zielony Maharadżo w makowym swym pałacu, w taką to chwilę wszystko to jest moje. W tę oto chwilę. Przychodzi mi do głowy z tego miejsca przeczytanie tego tekstu. Pochwała bibliotekarek. A gdybym Janem Sebastianem lub choć Konstantym Ildefonsem był, o jakież bym kantaty składał na pochwałę waszą, panie bibliotekarki. Wszelakie Marie, Maryjki, Zofie, Bożenny czy Krystyny, panny Madonny instytutów, chorążyny księżnic, skromne szarytki gminnych ośrodków kultury. Widzę was pomiędzy regałami, nad pulpitami, pośredniczki marzeń piękna i pamiętania, szafarki pismo rozdawające. Bierzcie i rozgłaszajcie, nieustraszone obrończynie kresowych stronic druku, stanic druku. Za waszą służbę świat was obdarza lichym miedziakiem. W paradnych swoich ceremoniach miejsc na trybunach wam nie przydziela, lecz wy w czas zaniedbania, porzucenia księgi na posterunkach nieustępliwie trwacie. O jakże wszystkie ja bym was wywyższył za waszą wierną służbę, za uśmiech i bluzeczkę wdzięczną i w doniczkach kwiatki, za szklankę herbaty, domowy placek, gdy w słotne listopady chudy literat, PKS-owe pokonując kilometry, przebywa na ostatni już być może wieczór autorski. O, wtedy jakże ja wszystkie bym was sławił, Magdy, Lucyny, Hanie czy Dobrochny. Lecz że jest tylko Leszek Marek, nie Jan i nie Konstanty nawet. Przyjmijcie przeto wierszyk skromny, jaki wam niosę w darze. Miody i wina niechaj w nim płyną i czterolistna niech się w płoni koniczyna, a na niebiosach szarfa złocista rozpostarta niech rozgłasza. Opiekunkom i rozdawczyniom księgi cześć i wdzięczność, bibliotekarkom polskim Ave. Taką mam sprawę. To ja bym się już powiedział. Oczywiście, proszę państwa, tym samym zamykamy tą część mniej oficjalną dzisiejszego spotkania. Przejdziemy do momentu, kiedy pan Leszek zabierze nas w krainę muzyki. Jak będzie miał statyw. Oczywiście będzie miał statyw. Tym to samym kończymy też naszą transmisję wideo i zostajemy na tym spotkaniu tu fizycznie razem. Dlatego proszę o momencik cierpliwości, abyśmy mogli się technicznie przygotować. I już przechodzimy do dalszej części programu.